Nazywam się Andrew Bott, jestem specjalistą cebulowym, działam w Belgii i w Holandii z ramienia firmy Hazera. Witam na Hazera Experience Day. Formuła tego wydarzenia w tym roku jest zupełnie nowa. Zwykle spotykamy się na polach, lecz tym razem sceneria przypomina tę znaną ze sklepu. Mamy tu nowe i kluczowe odmiany, także cebuli. Hodowlę odmian warzyw polowych prowadzimy m.in. w kierunku budowy naturalnej odporności na niektóre zagrożenia. To, co prezentujemy i w jaki sposób to robimy, jest innowacyjne i mam nadzieję, że przypadnie Państwu do gustu. Chciałem przedstawić trzy nasze najnowsze odmiany. Odmiana Centro, widzimy ją tutaj za mną w skrzyniopalecie. To jest wyjątkowa kombinacja wczesności, wysokiego plonu i ekstremalnie długiego przechowywania. W polskich warunkach odmiana może być przechowywana do maja. Drugą odmianą, którą chciałbym pokazać, jest odmiana czerwona. Jest to odmiana o odporności na mączniaka rzekomego, tak więc polecana do uprawy również organicznej. I trzecia, najnowsza kreacja firmy Hazera, odmiana jeszcze pod numerem 117. Jest to typ Dormo, późniejsza odmiana, bardzo dobrze radząca sobie w czasie upalnej pogody, w czasie suchej pogody, również do bardzo długiego przechowywania. Wybór odmiany jest krytyczny, jeżeli chodzi o możliwość uzyskania wysokiego plonu, bardzo wysokiej jakości. I tutaj polecamy dwa typy odmian. Odmiany wczesne w typie Fasto, które schodzą z pola relatywnie wcześnie, bardzo wysokiej jakości łuska, a mimo wszystko możemy, mimo że są to odmiany wczesne, możemy je bardzo długo przechowywać, i odmiany późniejsze, które w typie Dormo czy w typie 117, które mają dużą szansę jeszcze skorzystać z deszczy późnoletnich i dodatkowo podbić plon. Tutaj również bardzo długie przechowywanie. Oczywiście przemysł, są to odmiany w typie hiszpańskim, ponieważ tutaj jest krótkie przechowywanie, łuska nie ma tak wielkiego znaczenia, natomiast chodzi o bardzo wysoki plon z pola. Pracuję w firmie Hazera w Holandii. Chciałabym zaprezentować dwie nowe odmiany marchwi pochodzące od naszej siostrzanej firmy H&M Close. Pierwszą z nich jest Polidor. W Holandii powiedzielibyśmy, że daje ona korzenie rozmiaru B. Są bardzo gładkie, wyrównane, odmiana jest bardzo plenna i od 2 lat jej nasiona sprzedajemy na większą skalę. Pansy to zupełnie inna odmiana. Zgodnie z holenderską klasyfikacją jej korzenie osiągają rozmiar CD. Zaletą jest duże wyrównanie, korzenie są gładkie i długie. Carrot is also used because of its, mainly because of its uniformity. As you can see, they're all very long, all the same length, and having a very nice, smooth skin. W segmencie marchwi do pęczkowania oferujemy odmianę Tribord. Na tutejszym rynku często sprzedaje się ją z liśćmi, więc muszą one mieć atrakcyjny zielony kolor. Nie mogą być żółte. To nowa odmiana, także z hodowli H&M Close. W uprawie marchwi zaznacza się redukcja liczby substancji aktywnych, które dopuszczone są do jej ochrony. Spodziewamy się więc, że w przyszłości nasilą się rozmaite zagrożenia. W szczególności dotyczyć to będzie presji ze strony połyśnicy marchwianki w korzeniach i mączniaka na liściach.